wsparcie dla powodzian. Przywiozłem tutaj dwa koce. Tutaj takie. Tutaj, proszę Państwa, mam ręczniki, frotę. Służby ostrzegają przed fałszywymi zbiórkami. Przede wszystkim powinniśmy się upewnić, czy organizatorzy udostępniają swój kontakt. Włocławek stracił olimpijkę. Czy miasto zrobiło wszystko, żeby zatrzymać Anetę Szczepańską wraz z Angeliką? Jak tylko panie będą chciały wrócić do Włocławka, to oczywiście specjalnym wsparciem obejmiemy panie. Angelika Szymańska przechodzi do Poznania. Awaria bydgoskiego mostu. Sytuacja jest na tyle poważna, że musimy podjąć awaryjnie zamknięcie jednego z pasów ruchu. Utrudnienia mogą potrwać miesiące. To jest główne wydanie zbliżeń. Olga Taraszka, witam Państwa i zapraszam. Na język migowy tłumaczy Anna Kowalska. Wszystkie ręce na pokład. Specjaliści nadzoru budowlanego z regionu pomogą w szacowaniu strat po powodzi. Na południu kraju są już dary przekazane przez mieszkańców regionu i choć zmieniają się potrzeby powodzian, serca darczyńców są niezmiennie otwarte. Łopaty, miotły, wiadra, agregaty prądotwórcze, a także środki czystości i higieniczne. Do bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej cały czas trafia pomoc dla powodzian. Przywiozłem tutaj dwa koce. Tutaj takie. Tutaj, proszę Państwa, mam ręczniki, frotę i tutaj mam komplet pościeli. To żeby się nie zbiło, wiesz. Pomoc jest potrzebna od zaraz, dlatego kolejne busy wypełnione po brzegi darami wyjeżdżają najpierw do większych punktów zbiórek, a później na południe Polski. Gdzie to jedzenie? Jedzenia tam. W hali stowarzyszenia Dzięki Wam trwa rozładunek kolejnych darów. W piątek zebrane rzeczy trafią do Centrum Logistycznego we Wrocławiu. Dotychczas wyjechało stąd 27 busów. Staramy się w miarę możliwości też docierać do tych mniejszych miejscowości, natomiast już jesteśmy umówieni właśnie, że we Wrocławiu jest zrobiony kup specjalnie dla nas. My większymi ilościami tam będziemy mogli przewozić, natomiast oni już mniejszymi samochodami będą docierali do tych właśnie najbardziej potrzebujących. Dary trafiają także do bydgoskiej bazyliki. Teraz jest potrzebne środki czyszczące, środki higieniczne, łopaty, wiadra, to wszystko, co jest potrzebne do sprzątania, do następny etap będzie do remontowania. Zbiórka darów prowadzona przez bazylikę potrwa do niedzieli. Później bardziej niż pomoc materialna przydadzą się pieniądze na remont i odbudowę domów. W sprzątaniu po powodzi pomagają policjanci, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, ratownicy WOPR i leśnicy z regionu. W sumie około 300 osób. Jedne grupy wrócą, drugie pojadą. Między innymi będą jechały nasi specjaliści od nadzoru budowlanego z całego województwa, ponad 20 osób. Także przygotowujemy osoby do szacowania strat, aby pomóc urzędom wojewódzkim w Opolu oraz na Dolnym Śląsku. Odbudowa zniszczonych budynków kosztować będzie mnóstwo wysiłku i pieniędzy. Środki można wpłacać m.in. na konto fundacji TVP z dopiskiem Razem dla Was. Wpłynęło już ponad 9,5 miliona złotych. W internecie pojawia się jednak także wiele niezweryfikowanych zbiórek. Policjanci ujawnili już w sumie 130 zbiórek powodziowych mogących mieć znamiona przestępstwa. Co zrobić, aby uniknąć oszustwa? Przede wszystkim powinniśmy wspierać tylko oficjalne zbiórki organizowane przez znane i zaufane organizacje. Powinniśmy weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc i przede wszystkim powinniśmy się upewnić, czy organizatorzy udostępniają swój kontakt. Pojawiają się także przypadki wykorzystania tragedii do przejęcia kont użytkowników w mediach społecznościowych. Policjanci apelują, by nie klikać w podejrzane linki. Włocławek stracił olimpijkę. Wicemistrzyni świata w judo Angelika Szymańska wraz z trenerką, srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich z Atlanty Anetą Szczepańską podjęły decyzję o zmianie barw klubowych. Powodem były nieodpowiednie warunki do trenowania i brak sparring partnerów. O tym, czy miasto podjęło właściwe kroki, by zatrzymać zawodniczkę i trenerkę, dyskutowano podczas sesji Rady Miasta. Ciężka praca i sportowy charakter dały efekty. Na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie jechała jako wicemistrzyni świata. Z Paryża Angelika Szymańska wróciła bez medalu, ale z bagażem cennych doświadczeń. Czas na rozpacz już się skończył, mam przed sobą kolejne cele, zatem teraz rozpoczyna się długa droga do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles i mam nadzieję podjąć tę rywalizację. Włocławianka od początku sportowo związana jest z rodzinnym miastem. Wszystko wskazuje na to, że do Los Angeles poleci jednak już pod innymi barwami.
barwami. Wraz z trenerką, srebrną medalistką z Atlanty, przygotowania do najważniejszej imprezy czterolecia rozpoczynają w poznańskiej Akademii Judo. Jak tłumaczą, we Włocławku zabrakło sparing partnerów oraz odpowiedniej bazy treningowej. To jest podstawowa rzecz, która jakby nas zmusiła do tego, że musiałyśmy szukać jakiegoś klubu, w którym by mogła się dalej rozwijać na ten okres 4 lat. No i padła propozycja po prostu z Poznania. Temat zmiany klubu Olimpijki pojawił się podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Moje pytanie padło, czy miasto zrobiło wszystko, żeby zatrzymać Anetę Szczepańską wraz z Angeliką, bo myślę, że to, tak jak powiedziałem, naprawdę jest dla nas istotne, żebyśmy nie wypuszczali gdzieś tam w kraj takich perełek. Prezydent Włocławka zapewnia, że był w kontakcie z zawodniczką i trenerką. Do wykorzystywanej przez nie sali treningowej miasto miało zakupić dodatkowy sprzęt. To ustalenia sprzed kilku miesięcy. Materacy jednak wciąż nie ma, a judoczki nie mogły dłużej czekać. Przykro mi z tego powodu, natomiast absolutnie się nie zamykam. I jak tylko panie będą chciały wrócić do Włocławka, to oczywiście specjalnym wsparciem obejmiemy panie. Ja rozumiem, że to nie tyle chodzi o miasto, co o sam klub. Podczas sesji radni zdecydowali także o połączeniu Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu. To kolejna zmiana dotycząca tych jednostek. Celem fuzji ma być usprawnienie pracy. Będzie to jasne i przejrzyste po prostu, że nikt nie będzie mówił, że no, to do niego nie należy, tylko po prostu każda spółka będzie miała własne zadania, które będzie realizowała. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ma rozpocząć pracę 1 stycznia. Włocławek, Monika Buzalska. Awaria mostu Bernardyńskiego w Bydgoszczy. W trakcie prowadzonych bieżących prac utrzymaniowych została wykryta awaria jednego z ważnych elementów przeprawy. Jeden pas jezdni w kierunku Ronda Jagiellonów został wyłączony z ruchu. O szczegółach Błażej Karczmarczyk. Awarię przeprawy wykryto podczas prac związanych z wymianą delatacji. Właśnie wówczas drogowcy po odsłonięciu elementów gumowo-stalowych i zajrzeniu niejako do wnętrza tego mostu dostrzegli niepokojący uskok na płytach mostu. W trybie pilnym wprowadzono ograniczenia na moście bernardyńskim. Użytkowanie w ogóle konstrukcji żelbetowych w przypadku wystąpienia awarii przegubu grozi tak naprawdę postępującą katastrofą. Tutaj nie jesteśmy w stanie dzisiaj ocenić dokładnie tego, jak wysoce jest prawdopodobna ta katastrofa. Jednak patrząc pod kątem ostatniej katastrofy, która miała miejsce w Dreźnie, to są konstrukcje również żelbetowe, sprzężone i dlatego też wolimy dmuchać na zimno. Skrajny pas jezdni w kierunku Ronda Jagiellonów został wyłączony. Ruch odbywa się tylko tym drugim pasem, ale z ograniczeniem do 20 km na godzinę. Zwolnić muszą także tramwaje do 10 km na godzinę, a w najbliższych dniach docelowo można spodziewać się także wyłączenia komunikacji autobusowej. Trudno w tej chwili przewidzieć, jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu. Może być to od kilkunastu tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Teraz drogowcy zdecydują, czy ta przeprawa będzie mogła być naprawiona, czy też będzie konieczna rozbiórka mostu. A tak, przypomnę, będzie w przypadku mostu pomorskiego, który powstał zresztą w podobnym czasie. Ten most będzie musiał zostać rozebrany. Trwa obecnie przetarg na opracowanie koncepcji dla budowy nowego mostu pomorskiego albo kilku mostów pomorskich, bo takie rozwiązanie także wchodzi w grę. Z Bydgoszczy dla zbliżeń Błażej Karczmarczyk. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Z myślą o potrzebach niesłyszących, wyjątkowe warsztaty w Bydgoszczy. Kujawsko-pomorska gęsina na Świętego Marcina. Ostatnia odsłona konkursu dla widzów. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Konwentu Przewodniczących Rad Gmin i Powiatu Toruńskiego. Jego członkowie podpisali deklarację, której celem jest współpraca pomiędzy samorządami na rzecz lokalnego rozwoju. Dzisiaj ten taki konwent uznaliśmy wspólnie, właściwie jednomyślnie, że powołujemy i będziemy w najbliższych miesiącach pracowali nad dalszym jakby określeniem
naszych priorytetów jako przewodniczący rad gmin. Synergia to jest coś, co jest w naturze tych dwóch samorządów i oczywiście jesteśmy tutaj bardzo blisko tego, aby współpracować w obszarach, które są nam bliskie. Edukacja, zdrowie, pomoc społeczna i wiele jeszcze innych. Chcemy rozwiązywać problemy naszych mieszkańców, miasta i oczywiście powiatu ziemskiego, mieszkańców naszych wsi, tak aby w dobrodziejstwie korzystali z osiągnięć tychże pięknych samorządów. Okazuje się, że Polska to jednak kraina mlekiem i miodem płynąca. Z ostatnich danych GUS-u wynika, że wzrosła produkcja tych surowców. Nasza duma to także drób i jaja, mniej jest za to wołowiny i wieprzowiny. Z wyników produkcji mleka na pewno mogą być dumni polscy rolnicy. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży skok, zarówno pod względem wydajności, jak też jakości mleka. Można powiedzieć, że tej sztuki warto uczyć się od polskich hodowców. Żeby była duża wydajność, to trzeba zadbać wszystkim o paszę, bo to jest podstawa. Żeby była wydajność, trzeba zadbać o dobrostan, żeby było wszystko dobrze wydojone, krowy były wszystko. Także całościowo trzeba zadbać o wszystko, żeby było zrobione na czas. Dzisiaj wydajność roczna produkcji mleka z jednej krowy to ponad 6700 litrów. 10 lat temu było to niecałe 5000. To, co może niepokoić hodowców, to niewiadoma dotycząca cen w skupach. W tej chwili jest ona stabilna. Wynosi niecałe 200 zł za 100 kg. 2 lata temu było to 240 zł, 4 lata temu zaledwie 140. Hodowcy mówią o ciężkiej pracy i wciąż dużej niewiadomej. Na pewno trzeba myśleć o tym, co będzie w przyszłości. Trzeba pamiętać, aby nie inwestować zbyt obficie. Wszystko robić z głową, mieć wszystko zaplanowane. W Polsce spada produkcja wołowiny, a także wieprzowiny. Powodem są kłopoty z opłacalnością. W przypadku trzody chlewnej dodatkowo sprawę komplikuje ASF oraz silna konkurencja z zachodu. Zysków dużych nie ma. Przed rokiem 20, czyli przed de facto pandemią w naszym kraju, zarabiało się w moim wypadku na tuczniku od 50 do 100 zł. To pozwalało spokojnie, godnie żyć, bez stresu, co będzie jutro. Na dzień dzisiejszy zarobek mamy na podobnym poziomie, jednakże ten zarobek jest zjadany przez koszty. Inaczej jest na rynku drobiowym. Mięso cieszy się sporą popularnością, tak samo jaja. W ciągu 10 lat zwiększyła się i to znacznie produkcja mięsa, tak samo jaj. Polska wciąż utrzymuje wysoką pozycję na rynku. Wpływają na to konkurencyjne ceny i wysoka jakość produktów. W ostatnich latach poczyniono wiele inwestycji. Na fermach towarowych zachowywane są standardy dobrostanowe, mikroklimatyczne, które pozwalają na ujednolicenie warunków produkcyjnych, także nadzór Inspektoratu Weterynarii nad samą produkcją. Postawiliśmy tę poprzeczkę bardzo wysoko. Co ciekawe, w naszym kraju mimo silnej konkurencji rośnie też produkcja miodu. 10 lat temu było to około 15 milionów kilogramów. Dzisiaj ponad 2 razy więcej. Joanna Sikora, TVP 3 Bydgoszcz. Ostatni tydzień września to czas, kiedy na całym świecie szczególną uwagę poświęca się osobom głuchym z uszczerbkami słuchu, a także językowi migowemu. Z tej okazji w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy zorganizowano festyn integracyjny. Błażej Kacprzak nie dosłyszy od dziecka. Posługuje się językiem migowym. Bywają jednak sytuacje i miejsca, w których ta forma komunikacji nie wystarczy. Kiedy byłem w sklepie bez aparatów słuchowych, zazwyczaj pisałem na telefonie, czego potrzebuję. Pokazywałem kasjerowi i tak wyglądała komunikacja. Telefon, wcześniej kartka, to ułatwienia, jednak barier komunikacyjnych nadal jest wiele. Wizyta u lekarza, w urzędzie, to dla osób z niepełnosprawnościami mogą być sytuacje stresujące. Edukacja, przede wszystkim osób słyszących, jest kluczem, powtarzają eksperci. Czasy się zmieniły. Kiedyś język migowy był taki jakby, no nie wiem, wypierany. W szkołach dla dzieci niesłyszących kazano tylko mówić, nie pozwalano nawet migać, teraz jest zupełnie inna sytuacja. Nowoczesne technologie, specjalne programy, głusi chcą być zauważeni i zrozumieni.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy to jedno z miejsc, gdzie dzieci niesłyszące i niedosłyszące mogą się uczyć. To placówka dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a język migowy staje się platformą do komunikacji dla każdego. Chcę rozwijać znajomość tego języka, ponieważ jest mi to potrzebne. Między innymi właśnie do komunikacji pomiędzy kolegami i koleżankami tu w szkole. Nigdy nie wiadomo, co nas tak naprawdę spotka. Także takie umiejętności warto posiadać. To zależy od człowieka. Jak człowiek się szybciej będzie uczyć, tym bardziej będzie lepiej znać język migowy. Każdy może się nauczyć, jak się chce, to można. Wrzesień to dla osób niesłyszących szczególny czas. Placówki takie jak Bydgoski Ośrodek organizują szereg zajęć zachęcających do poznania problemu osób niesłyszących. To też jest taki festyn integracyjny, bo zapraszamy dzieci z zewnątrz przedszkola, żeby też mogły poznać, zobaczyć jak to wygląda, jak wygląda życie i język osób niesłyszących. W regionie żyje około 3000 osób z niepełnosprawnością słuchu. To z myślą o nich od września. Główne wydanie zbliżeń o 18.30 tłumaczone jest na język migowy. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Więcej na ten temat w rozmowie dnia tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Gośćmi Agaty Mielczarek będą Bożena Borowska, prezes oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych oraz Rafał Bielecki, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. I kolejne tematy. Zbliża się stulecie bydgoskiej bazyliki. Główne obchody zaplanowano na niedzielę. Jubileusz to okazja do podsumowań. W ostatnim czasie parafia wzbogaciła się o nowoczesne, ekologiczne rozwiązania i logo. Przesunięto jednak datę otwarcia baru socjalnego ze względu na zaangażowanie się parafian w pomoc powodzianom. Według pierwotnego planu my ten projekt chcieliśmy kończyć w dniu odpustu, ale powódź zaskoczyła nas tak samo, myślę, jak wszystkich i musieliśmy podjąć szybką decyzję, czy kontynuujemy nasz projekt, czy może jednak poczekamy, bo my tutaj wyposażamy bar, natomiast na południu Polski ludzie tracą wszystko, a wiedzieliśmy, że w bazylice pod wodzą księdza proboszcza na pewno ruszy pomoc dla powodzian. Więc cofnęliśmy się, zawiesiliśmy ten projekt, ale na pewno do niego wrócimy. Zobaczymy za 2 tygodnie, za 3 tygodnie. Niech to się trochę uspokoi. Wpadliśmy na pomysł, że chcemy zrobić taką parafię na czasy współczesne, a więc parafię ekologiczną, nieemisyjną. Zamieściliśmy 120 pomp gruntowych, pomp ciepła. Przerobiliśmy całą instalację energetyczną tutaj w bazylice. Jesteśmy na etapie zakładania też paneli fotowoltaicznych. Będziemy w 83% rocznie samowystarczalni. Jesień życia to czas na rozwój pasji. O to, jak zadbać przy tym o zdrowie, seniorzy mogli usłyszeć dziś w Toruniu. Z kolei w Bydgoszczy podczas spotkania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora pożegnano odchodzącego prezesa Ireneusza Frelichowskiego. Pełniąc funkcję prezesa od 1993 roku, Ireneusza Frelichowskiego zna niemal każdy bydgoski senior. Tacy seniorzy jak pan Ireneusz Frelichowski, prezes przez ponad 30 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy, udowadniają, że aktywizacja jest kompletnie niedeterminowana przez wiek. O aktywności senioralnej będzie się mówiło coraz więcej. W Polsce jest już ponad 10 milionów osób, które ukończyły 60. rok życia. W Kujawsko-Pomorskim widać procesy starzenia się społeczeństwa. 2023 rok był takim symbolicznym. Wtedy właśnie liczba osób powyżej 65. roku życia przekroczyła 400 tysięcy mieszkańców. To jest 20% wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. I tu też, tak jak w przypadku kraju, ta akceleracja jeszcze przed nami. Co czwarty mieszkaniec Torunia skończył 60 lat. Nie chcąc jakby potęgować tego poczucia samotności, staramy się, żeby seniorzy jak najczęściej wychodzili ze swoich domów, a my jesteśmy jako miasto od tego, żeby tą pomoc zorganizować i żeby zapewnić aktywność w ciągu dnia. Starzejące się społeczeństwo sprawia, że wzrasta potrzeba miejsc, w których seniorzy będą się czuli komfortowo. Chodzi między innymi o kluby seniora. Różne zajęcia manualne. Ćwiczenia można robić, jakieś czytanie, śpiewanie. Chodzimy do kina wspólnie, wszyscy razem śpiewamy,
do teatru idziemy, także kulturalnie się też rozwijamy. Seniorzy nie tylko potrzebują miejsc do spędzania wolnego czasu, ale również możliwości nauki nowoczesnych technologii. Teraz chciałam sobie założyć konto internetowe, bo zaczęłam chorować. Nie? Jak to każde troszkę. Jak to w takim wieku i po prostu chcę skorzystać z tego internetowego, jak to się nazywa? To internetowe konto pacjenta, na którym znajdują się między innymi recepty i skierowania. Dzięki takim cyfrowym udogodnieniom znalezienie odpowiedniego dokumentu jest prostsze. Tych programów wbrew pozorom jest bardzo dużo. O tym, jak korzystać z takich nowoczesnych rozwiązań, rozmawiano podczas forum seniora. Zachęcamy tutaj dzisiaj obecnych nie tylko do tej aktywności w internecie, ale także do aktywności w takim sensie rzeczywistym, tak? Czyli do aktywności fizycznej, do aktywności ruchowej, oczywiście adekwatnej do stanu zdrowia. A taka aktywność jest tak samo istotna jak stosowanie odpowiedniej diety. Specjaliści zalecają. Pamiętaj o nawodnieniu, poszanuj swój układ pokarmowy i wybieraj lekkostrawne wersje dań, które lubisz. I zrezygnuj z bardzo wysoko przetworzonych i bardzo wysokokalorycznych produktów, które można paczkowane kupić na co dzień. Chcemy, żeby oni się ze sobą spotkali, a my dla nich przygotowujemy bardzo pożyteczne i bardzo ciekawe panele tematyczne. Rozmawiamy o zdrowiu, bo to najważniejszy temat dla naszych seniorów. Forum Seniora odbyło się po raz 9. Organizatorem spotkań jest Gazeta Pomorska, Ekspres Bydgoski i Nowości. Bartosz Stalmasik, TVP3 Bydgoszcz. I jeszcze ostatnia odsłona konkursu w ramach akcji promocyjnej pod hasłem Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Urząd Marszałkowski przygotował dla widzów TVP3 Bydgoszcz 180 gęsich tuszek. Za chwilę szansa na jedną z 50 z nich. Jak ją zdobyć? O tym Jarosław Dąbrowski z portalu TVP3 Bydgoszcz. Za nami 3 konkursy, 2 internetowe i 1 telefoniczny, w którym zdobyli Państwo 130 gęsich tuszek, odpowiadając na pytania telefoniczne i internetowe. Odpowiedzi na te pytania prawidłowe oraz szczegóły, w jaki sposób Państwo mogą odebrać gęsie tuszki, są na naszym portalu TVP3 Bydgoszcz. Tam także informacje od rana o konkursie, który już za chwilę. Proszę dzwonić do nas na numer telefonu 52 37 00500 i odpowiedzieć na proste pytanie. W jakiej miejscowości pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem co roku 11 listopada jest organizowany Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny? Proszę podać nazwę miejscowości i zadzwonić na numer, powtórzę, 52 37 00500. Odbiorę 50 telefonów, do 50 z Państwa trafi jedna z gęsich tuszek. Trzymamy kciuki. A teraz czas na informacje sportowe. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam znakomitą informację dla kibiców, szczególnie młodych ludzi, którzy stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczkę, bo takim człowiekiem jest na przykład Maksymilian Kania z bydgoskiego Zawiszy, który pokazał się ze świetnej strony podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Polski do lat 16. Tyczkarz zwyciężył z nowym rekordem życiowym, który daje mu aktualnie drugie miejsce na listach światowych w tej kategorii wiekowej. Jak zacząłem już skakać w konkursie, to naprawdę chciałem czystą głowę, z szczęśliwym podejściem, nie stresować się na spokojnie, żeby poskakać to, co umiem. I życiówka naprawdę, tego się akurat nie spodziewałem, więc było to bardzo, byłem naprawdę w niebie, jak to skoczyłem, że zostało na tych stojakach i naprawdę byłem szczęśliwy. Więcej na ten temat oczywiście w wieczornym serwisie sportowym o 21.45. Hubert Malinowski, bardzo dziękujemy. Teraz czas na prognozę pogody. O tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni zrobi się nieco bardziej pochmurno i troszkę chłodniej, ponieważ z zachodu napływają do nas masy chłodniejszego powietrza. Te chmury zaczną gromadzić się także dziś wieczorem, jak i w nocy, więc na Kujawach i na Pomorzu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Sytuacja uspokoi się dopiero o poranku. Jutro na termometrach w regionie od 20 do 21 stopni. Natomiast tak jak wspomniałam, z każdym kolejnym dniem będzie robiło się niestety coraz chłodniej. Czeka nas już bardziej jesienna i pochmurna pogoda, a ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. W tym wydaniu to wszystko. Następny serwis o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.